Dzień dobry Państwu. Witam na promocji książki Piotra Siemko, Zanim powstało miasto, ikonografia Jastrzębia-Zdroju. Na temat tej publikacji rozmawiać będą panowie Piotr Siemko, autor tej publikacji, i pan Sławomir Kulpa, dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Usłyszycie Państwo historię naszego miasta, zaprezentowaną w publikacji poprzez widokówki, zdjęcia miejsc, części świata, której już nie ma, która była przez laty. Zapraszam na spotkanie. Szanowni Państwo, ja ze swej strony chciałbym powitać Piotra Siemkę, autora książki, i chciałbym w taki bardzo przystępny sposób zadać takich parę pytań, które przybliżą być może tematykę tej cennej publikacji, bo rzeczywiście jest to praca wyjątkowa. Chociaż już o Jastrzębiu Piotr Siemko napisał parę publikacji i związanych właśnie z historią tego młodego miasta. Mówię młodego, bo rzeczywiście Jastrzębie jako miasto pojawia się dopiero w 1963 roku, kiedy oczywiście potwierdzono jego jako miasto, dostało prawo miejskie. W każdym bądź razie ja mam takie właśnie jedno z takich pierwszych pytań. Skąd pojawił się pomysł na powstanie tej publikacji i jaki był udział właśnie miasta samego w powstaniu tak cennego projektu, Piotrze? Dobry wieczór Państwu. Pomysł wydania publikacji ukazującej zdjęcia, pocztówki, grafiki powstał dość dawno, ale jakoś nie było okazji do tego, żeby sfinalizować ten pomysł. Pocztówki gromadzę już dość dawno, a zaczęło się tak dość nietypowo. Lata temu, kiedy jeszcze nie mieszkałem w Jastrzębiu, w połowie lat 80., poszukiwałem w Bibliotece Śląskiej materiałów o zamkach śląskich i wówczas pochylałem się nad takim wydawnictwem Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, który był przechowywany w zbiorach grafiki Biblioteki Śląskiej. Pracowała tam taka pani Danuta Musioł, która widziała moje zainteresowanie tym tematem i w pewnym momencie, widząc, że orientuję się w niektórych tematach, przyniosła mi cały stos kartek, starych kartek, jeszcze sprzed I wojny światowej, a więc z napisami niemieckimi, z prośbą, czy nie potrafiłbym zidentyfikować, skąd te kartki pochodzą. Chodziło o nazwy miejscowości. W tej chwili, proszę Państwa, zupełnie inaczej się pracuje nad tymi materiałami, bowiem wówczas nie było dostępu, w tej chwili, jak wszyscy opowiadają, wujek Google wszystko powie. Wówczas takiej możliwości nie było, a urzędowe wykazy miejscowości, które zmieniły nazwę, były co prawda dostępne, ale głęboko gdzieś w bibliotekach i nie wiem dlaczego, ale nawet w Bibliotece Śląskiej był jakiś problem z tym, nie potrafiono tego zidentyfikować. Okazało się, ja znając stare mapy, bardzo szybko zidentyfikowałem bardzo dużą część kolekcji i, że tak powiem, w nagrodę za to, że zidentyfikowałem te miejscowości, dostałem wówczas pierwszą kartkę i to była kartka przedstawiająca fragment rynku w Gliwicach i od tego czasu zaczęło się zbieranie kartek. Natomiast zupełnie inaczej to wyglądało tutaj w Jastrzębiu, ponieważ jak zacząłem pracę w Jastrzębiu i później zamieszkałem w tym mieście, też zaczęła mnie interesować przeszłość tych ziem. Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, było to, że dla tej części
ówczesnego województwa katowickiego w ogóle brakowało opracowań. Nikt nie zajmował się tymi terenami, tak jakby się nikt tym nie interesował. Były jakieś starsze wydania, były prace Ludwika Musioła, takiego znanego historyka z Pszczyny, ale z tego względu, że one często opierały się na źródłach kościelnych i w ogóle no, podstawą opracowania były też historie parafii, tych opracowań nie publikowano w ogóle, więc dotarcie do nich też było dużym problemem. I tutaj, gdy znalazłem się w Jastrzębiu, próbowałem nawet namówić jeszcze właśnie w latach 80. do wydania jakiejś takiej publikacji, ponieważ orientowałem się w materiale, w dawnych zdjęciach, grafikach, ale tego pomysłu nie podjęto. Proszę Państwa, to jeszcze były czasy, kiedy istniała cenzura, no i pisanie na pewne tematy było bardzo niewygodne. Początki tego zainteresowania tymi śladami przeszłości w Jastrzębiu, a więc tym, co było, związane są z pewną historią, która też miała miejsce na moim polu zawodowym. Proszę Państwa, w 1986 roku to było, poproszono mnie, abym sporządził pełnomocnictwo dla dwóch osób, dla państwa Franciszka i Marii Parzychów. Oni dostali medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i jako, że były to osoby starsze, musiałem się udać do nich do domu. I tam na ścianie domu zauważyłem obrazek, który przedstawiał nieistniejący już wówczas kościół w Moszczenicy. I wtedy zainteresowałem się tym i zacząłem zbierać zdjęcia, właściwie to były kopie zdjęć nieistniejących drewnianych kościołów właśnie tu z Jastrzębia. Chodzi o kościół w Moszczenicy, o kościół w Bziu, także przeniesiony do Kaczyc kościół w Roptawie. I kolekcja ta ciągle się powiększała. Także w 2001 roku wydano jedną z moich publikacji, to były niezachowane kościoły drewniane na Górnym Śląsku. Tam właśnie też znalazły się zdjęcia, kopie zdjęć kościołów tutaj z terenu dzisiejszego Jastrzębia. Natomiast w międzyczasie, to oczywiście był proces, powiększała się moja kolekcja zdjęć i pocztówek. Także w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że warto byłoby się podzielić tym. Dlaczego? Proszę Państwa, z doświadczenia każdy z nas wie, że świat wokół nas się zmienia i zmienia się w coraz szybszym tempie. Musimy sobie z jednego zdawać sprawę. Nawet to, co dzisiaj nas otacza, kiedyś, jeżeli spojrzymy na zdjęcia z dnia dzisiejszego, to będzie, o, kiedyś to tak wyglądało, tak wyglądało to w przeszłości. I wydaje mi się, że pokazanie tych zdjęć, widokówek niejako przybliża nam to, co było dawniej. To swego rodzaju taka archeologia krajobrazu, archeologia tych zdjęć, pocztówek, co ukazuje nam coś, co albo przestało istnieć, albo zmieniło się, albo inaczej dzisiaj wygląda, funkcjonuje w zupełnie innym otoczeniu. Jak doszło do wydania tej książki? Mianowicie po obronie przeze mnie pracy doktorskiej, kiedyś rozmawiałem z panią naczelnik Wydziału Kultury tutaj w Jastrzębiu, poinformowałem ją o tym i przy okazji wspomniałem, że mam takie pomysły, aby wydać zbiór, mój zbiór ikonografii
jastrzębskiej ikonografii, czyli tych przedstawień na pocztówkach, na zdjęciach i na grafikach. Pani naczelnik podchwyciła ten temat i zaproponowała mi, abym zwrócił się na piśmie do miasta o przyznanie stypendium na wydanie takiej publikacji. I zgodnie z sugestią pani naczelnik zwróciłem się z takim wnioskiem i otrzymałem to stypendium właśnie na wydanie takiej publikacji. Było to jesienią 2019 roku. W styczniu przyznano mi to stypendium i wówczas podpisałem umowę. Proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, stypendium wyniosło 10 tysięcy złotych brutto. Z tego oczywiście potrącono podatek. Z tych pieniędzy po prostu pokryto wszystkie koszty, jakie były związane z wydaniem tej książki, a więc z drukiem, ze zredagowaniem, z ułożeniem tych poszczególnych kartek na stronach. To takie są sprawy czysto techniczne, które może są mniej ciekawe, ale no bez tych spraw książka by w ogóle nie powstała. Także praktycznie, proszę Państwa, jeżeli mogę powiedzieć, zarzut czy nie zarzut, bo zwrócono mi uwagę, że można było tą książkę jeszcze w lepszej formie wydać, to znaczy gruba okładka, książka szyta, nie klejona. Ona jest zresztą bardzo ładnie wydana, w czym pomógł mi wydawca, pan Grzegorz Grzegorek z Katowic. Natomiast no, nie na tyle to stypendium było, bo proszę Państwa, każdy może się zorientować, ile kosztuje wydanie takiej książki. To oczywiście nie są małe pieniądze. Jeżeli chodzi o materiał, który znalazł się w książce, oczywiście tekst ja sporządziłem, no, trzeba było te pozycje ilustracyjne zeskanować, opisać je i tą sprawę redakcyjną właśnie wykonał pan Grzegorz Grzegorek. Wydrukowała to drukarnia w Bydgoszczy. I praktycznie, no, zgodnie z umową, proszę Państwa, tutaj też trzeba zaznaczyć, książka nie jest w sprzedaży. Z tego względu, że stypendium było ze środków budżetowych miasta, nie można tej książki sprzedawać, ponieważ miasto nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zresztą ja też nie mogę sprzedawać tej książki. Było to wyraźnie zaznaczone w umowie o stypendium. Także książka dostępna będzie praktycznie tylko w bibliotece. No i wiem, że był ogłoszony przez bibliotekę konkurs i część książek została rozdysponowana pomiędzy osoby biorące udział w tych konkursach. Ich było kilka. Szanowni Państwo, ja chciałem się jeszcze zapytać, czy obraz, powiedzmy sobie, może być taką narracją dla historii, tak? Czyli dla opowiedzenia czegoś, bo to jest istota, to jest klucz tej książki, czyli spotykamy się z obrazem, który uległ dzięki działalności ludziom wielkim przekształceniom. To widać w Jastrzębiu, gdzie Jastrzębie jest takim ośrodkiem, gdzie rewolucyjnie się krajobraz zmienił. To nie ulega wątpliwości, nawet dzisiaj to widać po topografii terenu, gdzie pewne obszary się zapadają, gdzie no, działalność człowieka jest widoczna w każdym miejscu. I tutaj chciałem się zapytać, czy te opowiedzenie tej historii poprzez obraz, czy to ma w ogóle taki sens, żeby przybliżyć nas do tej przeszłości, która była? Wydaje mi się, że tak.
bo książka nie tylko pokazuje, ale jest dla niej czy do niej napisany tekst, który jest narracją do tych przedstawień. Tutaj wydaje mi się, że można też spojrzeć na to w ten sposób, jak ja już wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi. W pewnym sensie porównanie do archeologii. Tutaj mój rozmówca jest przecież archeologiem, ale to mi się kojarzy z takim badaniem, z kopaniem, gdzie mamy do czynienia z dwuwymiarowością, ponieważ odkrywa się kolejne warstwy ziemi i coś się tam znajduje. Proszę Państwa, w archeologii te obiekty najczęściej nie istnieją. To, co jest znajdowane, jest w ziemi. Dlatego zawsze mi się to kojarzy z takim dwuwymiarowym obrazem. Coś, co widać z góry. Natomiast ta ikonografia, czyli te przedstawienia, ilustracje ukazują nam trochę inny obraz, obraz trójwymiarowy. To nie jest tak, bo w przypadku Jastrzębia mamy do czynienia z widokami, które najstarsze tam pochodzą z lat, końca lat 90. XIX wieku, a więc jest to krótki okres. Natomiast, tak jak wspomniałem, ja jestem kolekcjonerem takiej ikonografii z terenu Śląska i to dawnej, w tym również grafiki, a więc epoki, zanim wynaleziono fotografię. I te ilustracje w bardzo dobitny sposób pokazują, jak się krajobraz zmieniał, jak się zmieniało otoczenie człowieka, w jaki sposób pewne obiekty powstawały. Nie wiem, mało chyba osób wie o tym, że Śląsk jest chyba jednym z niewielu obszarów, nie tylko w Europie, ale chyba na świecie, który ma bardzo dobrze udokumentowaną tą ikonografię, czyli to przedstawienie ilustracyjne przemysłu w XIX wieku. Były sporządzane grafiki w formie litografii przez taką oficynę litograficzną z Kowar. I one przedstawiają właśnie te dawne kopalnie, dawne huty, ogólnie przemysł. Zupełnie ten przemysł inaczej wyglądał w XIX wieku. Te zakłady były niewielkie, były małe, zatrudniały po kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników. To nie były takie zakłady jak dzisiaj, które zatrudniają kilkaset czy kilka tysięcy załogi. Jest takie pytanie, czym pan się kierował, wybierając do publikacji, jaki był klucz, wybierając właśnie te źródła ikonograficzne, ja to tak nazwę ikonograficzne, bo tu za tym się kryją i zdjęcia, i pocztówki, i ikonografie, powiedzmy, przedstawiające miasto. Jaki był klucz? Tym kluczem może nie były same ilustracje, bo tutaj chodziło o pokazanie całego obszaru dzisiejszego miasta Jastrzębia-Zdroju, a więc takie kryterium, bym powiedział, geograficzno-administracyjne. Z kolei to miało wpływ na to, żeby zebrać w miarę jak najwięcej tego materiału ilustracyjnego, żeby ten obraz był w miarę pełny. I przede wszystkim chodziło o ilustracje pochodzące sprzed powstania miasta. Oczywiście moim zdaniem im starsze, tym ciekawsze. Proszę Państwa, to, co też tutaj było wspomniane, czy można pokazać tą historię? Jeszcze może wrócę do tego pytania. Jest kilka obiektów w tej książce, są przedstawione czy na widokówkach, czy na zdjęciach i widać, jak one zmieniały wygląd. To jest na przykład dawna pijalnia, która stoi w parku w Zdroju. To na początku nie była pijalnia, to była pierwsza muszla koncertowa.
najpierw czworokątna, później ją przerobiono na sześcio- czy ośmiokątną. Była to budowla, która nie miała ścian, miała tylko dach. Później zabudowano to ścianami i zrobiono taką pialnię. I szczerze mówiąc, w tym ostatnim okresie ona była najmniej ciekawa. W tej chwili niejako przywrócono jej wygląd w tej drugiej wersji. Zostało to zmienione. Drugim takim obiektem charakterystycznym to jest takie wczasowisko czy sanatorium dla dzieci Betania. Dzisiaj mieści się tam hotel Dąbrówka. Proszę Państwa, inaczej wyglądał, jak go wybudowano w 1905. Później jest pokazany po przebudowie, która miała miejsce tuż przed II wojną światową, a w tej chwili znowu inaczej wygląda. Także na podstawie tych ilustracji można prześledzić tą historię, jak to się zmieniało. Ja chciałbym zapytać, bo znaczy, no może nie zapytać, ale też powiedzieć, często Jastrzębie jest takie postrzegane jako taki młody twór, prawda? Ale przecież ci, którzy głębiej siedzą w historii, wiedzą, że jest Jastrzębie jest zlepkiem paru miejscowości, który ma średniowieczną, powiedzmy sobie, genezę, jak Bzie i tak dalej. Ja sam osobiście wraz z Adrianem Podgórskim prowadziliśmy badania archeologiczne, które miały między innymi wydatować ten obiekt. Czy na przykład według, powiedzmy sobie, tych standardów jest, mogłaby być jakaś przyszłość dla Jastrzębia w badaniach archeologicznych, czyli sprawdzenia parę miejsc, bo przecież oprócz Bzia Zameckiego, gdzie jest ta rezydencja do dzisiaj, są miejsca, powiedzmy sobie, podejrzane archeologicznie, gdzie na przykład były siedziby rycerskie, czy dzięki nim ten krajobraz można by było uzupełnić? Tutaj trudno na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że w niektórych przypadkach tak. Na pewno, bo tutaj wspomniany został zamek w Bziu, czy raczej dwór obronny w Bziu. Sądzę, że gdyby tam przeprowadzono bardziej kompleksowe badania, mogłyby być jakieś efekty tego, gdzie można by wydatować, bo w tej chwili ta budowla jest datowana na początek bodajże XVII wieku. Niewątpliwie istniały tutaj na obszarze dzisiejszego Jastrzębia, tych siedzib rycerskich było więcej i z pewnością jakieś ślady się zachowały. Pytanie, czy w tych samych miejscach? Raczej należałoby się spodziewać, że tak, bo to zawsze była pewnego rodzaju kontynuacja miejsca. Zawsze właściciel, jak sprzedawał na przykład wieś, czy ktoś dziedziczył daną wieś, to zawsze przejmował ten spadek po poprzednikach i też z tego samego miejsca gospodarował. Czy takie miejsca oprócz zamku w Bziu, no nie wiem, na pewno nie prowadzono nigdy żadnych badań przy pałacu w Boryni. Być może, że tam można by coś odnaleźć. Być może dałoby się coś odnaleźć przy drugim dworze w Boryni. To w tej chwili jest siedziba Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Borynia. Budynek bardzo niepozorny, ale co tam się kryje w ziemi, co tam niżej jest, tego nikt nie wie. Takimi miejscami, które być może zaprzepaszczono do badania, to jest miejsce po dawnym zamku czy dworze w Jastrzębiu Górnym, ponieważ ten obiekt, właśnie jego ruiny rozwalono w latach 70. Nawet nie ma dokładnych źródeł, kiedy to nastąpiło. I tak samo prawdopodobnie w związku z budową kopalni Zofiówka zniszczono taki dwór, też jakby zameczek,
zwany Wyżni Dwór, czy na starych mapach Oberhof, w rejonie ulicy Dębina, to jest właśnie koło kopalni Zofiówka. Jeszcze takim obiektem jest dwór. Pytanie, czy rzeczywiście w tym samym miejscu coś mogło być, chociaż nie wykluczone, w Jastrzębiu Dolnym. To jest obiekt położony na takiej dość wysokiej skarpie i z natury swojej mógłby być nawet obiektem obronnym. Czy tam coś było, też wymagałoby to badań. Taką najstarszą wzmianką o jakiejś takiej siedzibie to jest XIX-wieczna wzmianka o takim kopcu w Moszczenicy. Dzisiaj z tego kopca się praktycznie nic nie zachowało. On był znajdował się w pobliżu starego drewnianego kościoła. Z tym, że jeżeli chodzi o Moszczenicę, to z dawnych wieków nie znalazłem żadnych śladów, aby Moszczenica była wsią rycerską. To była wieś alodialna, czyli wieś należąca do pana feudalnego, którego siedziba była w Włodzisławiu Śląskim. I czy tutaj jakaś siedziba była, trudno powiedzieć. Może i wcześniej. Ja tak patrzę przez pryzmat Włodzisławia Śląskiego i zgodziłbym się z tym, że powiedzmy sobie miejsca, gdzie były te siedziby feudalne, one tak szybko nie zmieniały swoich miejsc jakby, bo to właściwie te średniowieczne, najstarsze te siedziby miały taki model, że były najczęściej sytuowane w dolinie i był usypany kopiec i na tym stawiano siedzibę. Oczywiście nie wszędzie, ale tak było, bo tutaj Jastrzębie jest zróżnicowane. Mamy taki przykład, model w Włodzisławiu, gdzie w tej chwili jest XVIII-wieczny pałac, a za tym jest tak zwany ten dwór na kopcu. Po tej siedzibie najstarszej feudalnej pozostał kopiec. I tutaj też jest te pole do badań, czyli do tego, żeby no jednak sięgnąć jeszcze, bo pomimo tych zniszczeń, które nastąpiły, powiedzmy sobie po 1945 roku, Jastrzębie ma ten potencjał, który jeszcze drzemie w ziemi i który warto jednak poruszyć, bo przecież z naszego krajobrazu, no na oczach ludzi, oczywiście zginęły, właściwie zostały rozebrane, no przesunięto kościoły, prawda, na przykład w niedalekiej Połomii, tutaj z Jedłownika, czyli z Włodzisławia został tutaj wytransportowany do Jastrzębia. Kościół. To też były takie paradoksy, gdzie państwo pod pozorem ratowania zabytków no, przenosiła jedne na drugie też tak, nieraz oczywiście w dobrej wierze, bo za tym stali ludzie, którzy powiedzmy sobie, no chcieli, mieli trochę przyzwoitości w tych czasach i bronili tej spuścizny. Dzisiaj, gdyby te kościoły zachowały się, to one też by były w pewien sposób cennym świadectwem materialnym, bo te tereny jednak były no, uboższe niż Śląsk, powiedzmy sobie, Dolny, gdzie oczywiście majątek pozwolił na szersze inwestycje i bogatsze osadnictwo. W każdym bądź razie jeszcze chciałbym się zapytać, jak by można, jaka by jeszcze mogła być, bo dużo już rzeczy tutaj w Jastrzębiu zostało odkrytych, czyli jak te nowe, ewentualne nowe publikacje, czy jest jakiś pomysł na to, żeby powstało coś takiego nowego, co by mogło w sposób fundamentalny poodkrywać tą historię, bo tutaj część tych rzeczy też jest galeria historii miasta, gdzie są te karty przeszłości odkrywane. A tutaj też wiem, że w tych zbiorach jest potencjał.
u ciebie, Piotrze? No niewątpliwie uważam, że miastu jest potrzebna taka instytucja jak Galeria Historii Miasta. Nie wiem, dlaczego nie przekształcono tego w muzeum. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale aby szanować tą swoją przeszłość, niewątpliwie tego rodzaju placówki są potrzebne. Uważam, że niedosyt taki mam z tego powodu, że na przykład do tego rodzaju placówek nie prowadzi się dzieci. To przede wszystkim im trzeba w pierwszej kolejności zaszczepić tą ciekawość. Tu nie chodzi o jakieś wielkie zainteresowania, o jakąś miłość do tej przeszłości, ale ciekawość tego, jak to wyglądało w miejscu, gdzie oni mieszkają, gdzie się urodzili, jak ta przeszłość wyglądała, bo to nie zawsze wyglądało tak jak dzisiaj. I tak jak już tutaj wspominałem, za ileś lat będą się zastanawiać, co było w tym albo w innym miejscu, o którym my dzisiaj opowiadamy chociażby. Taką jeszcze jedną z takich rzeczy, która powstała, która mnie uderzyła, to osoba jednego z architektów w zamku w Jastrzębiu Górnym, Karla Reichsdorfa, który praktycznie pochodził z Górnego Śląska, ale stał się wybitną osobą i tutaj bardzo bym cię prosił, jak do tego doszedłeś, że to on to wzniósł, dlaczego właściwie tak wybitna osoba zdecydowała się na wykonanie projektu zamku w Jastrzębiu Górnym. Tę wiadomość zaczerpnąłem z takiego opracowania pana Aleksandra Gościniaka, który opisał historię właśnie zamku w Jastrzębiu Górnym i tam zamieścił tą informację. Natomiast z osobą Karla Juliusa Reichsdorfa związana jest dla mnie przynajmniej taka bardzo zabawna sytuacja. Reichsdorf był architektem, który wzniósł katedrę w Berlinie. I będąc w Berlinie, w katedrze odbywał się koncert i uczestniczyłem w tym koncercie. I po koncercie, schodząc klatką schodową, patrzę, po piersie stoi na klatce schodowej, proszę Państwa, osoba z boku bardzo podobna do marszałka Piłsudskiego. No, ale to przecież niemożliwe, żeby w Berlinie w katedrze było po piersie marszałka Piłsudskiego. Właśnie to podobieństwo spowodowało, że zainteresowałem się tym popiersiem i zacząłem czytać plakietkę, podpis pod tym. Okazuje się, że to był właśnie architekt katedry berlińskiej, Reichsdorf, który urodził się w Pszczynie w 1828 roku. I później tą postacią się bardziej zainteresowałem i okazało się, że mimo że on pracował bardziej w zachodniej części Niemiec, to on nie zerwał kontaktów ze Śląskiem. On między innymi zaprojektował mauzoleum i kaplicę Donesmarków w Świerklańcu, zaprojektował kościół w Pogrzebieniu tutaj niedaleko Rybnika Wodzisławia i zaprojektował też taką bardzo utylitarną budowlę, mianowicie więzienie w Raciborzu. No więc jeżeli działał na tym terenie, to mógł zaprojektować. Bardziej przypuszczam, że to był projekt jego biura niż może jego osobisty, ponieważ był to w sumie drobny projekt, a on tych budowli projektował dość dużo. Przede wszystkim on specjalizował się w takich neostylach, o których
w latach 60., 70. XX wieku wyrażano się z taką dużą dezaprobatą, bo to był neorenesans, neogotyk. Akurat zamek w Jastrzębiu Górnym był zaprojektowany w takim stylu neoklasycznym. Bardziej przypominał willę niż faktycznie zamek. Ja bym miał takie pytanie. Jak, gdyby na przykład abstrahując od wszystkiego, gdyby na przykład, powiedzmy sobie, nie było kopalń, tak? Może, bo wiadomo, że krajobraz determinowały i powstanie uzdrowiska, i powstanie kopalń. Być może tak, bym zapytał, jeżeli by nie było kopalń, jak by wyglądał ten krajobraz? Oczywiście, no, na pewno by był inny. Jak to by się kształtowało? No to też by było ciekawe, tak? By było sobie wzię, by sobie były miejscowości, ono może się administracyjnie po 1945 roku by się połączyło, ale też by mógł być ciekawy taki być może sielski krajobraz. No przypuszczam, że dalej funkcjonowałoby uzdrowisko, bo efektem działania kopalń było między innymi zniszczenie źródeł solanki, które były podstawą powstania w ogóle uzdrowiska. Przecież w XIX wieku prowadzono na terenie Jastrzębia badania geologiczne i to nie w celu poszukiwania źródeł mineralnych, tylko poszukiwano węgla. Natomiast zamiast węgla natrafiono właśnie na źródła solanki. Najpierw bardzo słabe, ponieważ spodziewano się, że skoro jest słona woda, to mogą być złoża soli. I przygotowywano się nawet do eksploatacji soli, postanowiono rozszerzyć badania. Po dokonaniu kolejnych odwiertów uzyskano solanki o większym stężeniu minerałów zawartych w tej solance i wówczas ówczesny właściciel, bodajże to jeszcze był baron Schlieben, wysłał próbki tej solanki do Wrocławia i do Berlina, gdzie po orzeczeniu badaczy stwierdzono, że ma bardzo dobre właściwości lecznicze. I to był początek uzdrowiska w Jastrzębiu. Oczywiście węgiel w końcu znaleziono, ale to były dużo późniejsze lata. I związane z tym, że węgiel w Jastrzębiu zalega dość głęboko, co przy metodach badawczych w XIX wieku nie było możliwe, aby do tych pokładów węgla wówczas dotrzeć. Ja mam takie pytanie, bo zawsze jest takie coś, że człowiek ma swój, w takiej przynajmniej publikacji, swój ulubiony widok, czyli to coś, co pomimo tego, że zna się to, to jest dla niego bliskie, że to jest ten widok, ja powiedzmy sobie kolokwialnie go kocham i jestem pomimo, że go znam, że już się z nim obyłem, chcę go widzieć, gdzieś jest on bliski mojemu sercu. Czy jest, no bo może być kilka, ale właśnie, czy jest takie coś, taki widok, bo być może go nie ma, bo może jest to jakiś uniwersalne, że jest książka i koniec, ale być może nie. No jakiegoś może takiego nie. Szczególnego widoku nie ma. Może takim sentymentem trochę darzę te widoki drewnianych kościołów tutaj z Jastrzębia, ale związane to jest z tym, że to związane jest właśnie z powstaniem jednej z moich pierwszych książek. Natomiast co mi się udało z tymi kościołami w tym opracowaniu? Praktycznie wszystkie można obejrzeć jakby z każdej strony. Nie ma tak kompletnych ilustracji w tej mojej książce o niezachowanych drewnianych kościołach na Górnym Śląsku.
Ja mam jeszcze może na koniec takie pytanie, jakie są plany w takim razie, jeżeli chodzi o ewentualne zgłębianie tej wiedzy, może coś z kartografii, może, no nie wiem, bo to też zależy od ciebie, Piotrze. No, myślę o tym, być może, że coś jeszcze powstanie. Pewne tematy są w ogóle nieopracowane. Zresztą to, co ja wspominałem już na początku, że jak zanim przystąpiłem do pisania pierwszej książki o Jastrzębiu, nie było takich opracowań o zabytkach tego regionu w ogóle. Jedyne, co było sporządzone, to katalog zabytków sztuki w Polsce, powiat wodzisławski-pszczyński, ale to były takie dość cienkie. Dzisiaj by już nikt takich książek nie wydał. To jest sam początek lat 60. I jedyną zaletą tych książek jest to, że one wtedy powstały. I to bardzo dobrze, że powstały, chociaż w tej formie. Natomiast w jakichś przewodnikach o Śląsku to ziemia rybnicko-wodzisławska była bardzo słabo opracowana. Wiem, że jest właściwie tak. W książce jest naprawdę duża rzecz związana z ikonografią, powiedzmy sobie, kurortu Jastrzębie oczywiście, bo najwięcej z tego rejonu były kartki wysyłane, bo chciano się pochwalić, ale brakuje takich kartek właśnie z tych wsi troszeczkę, bo być może no, wiadomo, że ten dostęp jest o wiele trudniejszy niż tego Jastrzębia. Czy jest jakaś perspektywa, żeby no, pojawiły się jeszcze, bo wiadomo, że one są kupowane gdzieś, pojawiają się niektóre takie kartki właśnie ze wsi, potrafią kosztować nawet 1000 złotych i niektórzy potrafią dać tak potężne pieniądze na chociażby jeden widok. Nikt sobie z tego na przykład sprawy nie zdaje. Czy jest jeszcze szansa na wydobycie tych źródeł? Ja myślę, że zawsze jest szansa, że jeszcze coś wypłynie. Kartki z dawnych wsi, nie tylko tych, które wchodzą w tej chwili w obręb Jastrzębia, ale w ogóle to duża rzadkość. Chociaż można powiedzieć z drugiej strony, proszę Państwa, po II wojnie światowej często w ogóle nie wydawano takich kartek. Ich po prostu nie ma. Te kartki stare takie wydawano z kilku przyczyn. Przede wszystkim takich reklamowych. Często były to kartki, na których były przedstawiane sklepy w danej miejscowości lub karczmy czy gospody. Oczywiście były to kartki często wielowątkowe, na przykład dzielone na dwie części lub na cztery części, gdzie pojawiały się oprócz powiedzmy danego sklepu czy gospody inne ważne obiekty w tej wsi. To właśnie były przeważnie kościoły, szkoły, zamek lub jakieś inne obiekty, jeżeli takie się znajdowały. Tu jeszcze jest chyba kwestia, bo w większych ośrodkach powiedzmy sobie były to oczywiście ośrodki większe, jak miasta, czy Gliwice, czy chociażby Bytom. Oczywiście tych pocztówek jest więcej. Tutaj na tym terenie była bardzo trudność, żeby ktoś miał aparat w ogóle fotograficzny. Sam Wodzisław też właściwie nie miał na stałe takiego fotografa nawet. Czyli też ta ubogość może świadczyć tej powiedzmy sobie fotografii, że ich po prostu no, nie robiono ze względu no, chociażby na środki materialne, prawda? Bo to też tu był zakład, który tutaj działał w Wodzisławiu, to był Otto Świtaja
i on działał też w Rybniku. I tu też trzeba powiedzieć, że jest ta kwestia, powiedzmy sobie, że tych zdjęć no nie ma. Powiedzmy sobie, fizycznie nie mogły być niezrobione. No to prawda. Jeżeli chodzi o tą moją kolekcję, to ona się układa w ten sposób. Najstarsze to są grafiki w formie drzeworytów sztorcowych. One pochodzą przeważnie z końca XIX wieku, z drugiej połowy, już z lat 60. W drugiej kolejności powstawały karty pocztowe i to były zarówno litografowane, jak i później już były przedstawienia przy użyciu aparatu fotograficznego sporządzane. I wreszcie trzecia grupa, ta jest najmłodsza, to są fotografie. I te fotografie, które znalazły się w pracy, pochodzą z różnych źródeł. Są to fotografie publikowane w gazetach, między innymi w Gościu Niedzielnym, w takim czasopiśmie Polonia, to wydawał Wojciech Korfanty. I wreszcie są tam fotografie, które pozyskałem od osób, które też interesują się historią Jastrzębia, nawet poszczególnych dzielnic. I tutaj w książce zresztą o tym też piszę. Podziękowania dla pana Mariana Janeckiego, dla pani Iwony Rajwa, dla państwa Białecki z Szerokiej, którzy też zezwolili, udostępnili na publikację panu Hubertowi Chorowskiemu z Połomi, który udostępnił bardzo rzadką fotografię młyna wodnego, który istniał kiedyś w Ruptawie, i w końcu panu Boratynowi też chciałem podziękować, który też tutaj z którym kilka rzeczy konsultowałem. Także każda taka publikacja jest na pewno dziełem zespołowym, prawda, bo nikt nie ma takiej wiedzy, która ogarnia wszystko. I bardzo często, ile takich konsultacji musiałeś przeprowadzić, żeby pewną historię, pewną narrację wprowadzić do tego, bo to jest, wiem trochę z autopsji, że to wymaga i czasu, i cierpliwości, i determinacji, żeby takie coś jednak powstało, żeby się takie coś dokonało. To było tych kilkanaście z różnymi osobami. Oczywiście to nie było w jednym czasie. Tutaj to może nie wybrzmiało tak do końca, bo to dopiero w tej chwili o tym wspomniałem. Większość tych ilustracji pochodzi z moich zbiorów, ale właśnie starałem się to uzupełnić ilustracjami, jakie były dostępne w tym, w tej chwili trudnym dla nas czasie. I można było zdobyć i opublikować je. Szanowni Państwo, ja ze swej strony chciałbym podziękować i proszę Państwa, mamy do czynienia z publikacją, która naprawdę warto do niej zajrzeć, zapoznać się z historią. Wiem, jak powiedziałem z autopsji, że jest to praca mozolna, benedyktyńska. Ona taka jest. Wymaga cierpliwości, zrozumienia też bliskich, bo bardzo często też wiem z autopsji, że bliscy też mogą być nietolerancyjni, jeżeli chodzi o ten czas poświęcony dla historii, bo to jest czas, kiedy można wspólnie z kimś innym czas spędzić, a jednak bliski musi tą pasję podzielić. I tu też pewne ukłony trzeba złożyć. W każdym bądź razie, proszę Państwa, mamy do czynienia z takim bardzo fajnym projektem. Projektem, który powstał też, wiem, że wymagało to dużo pracy, cierpliwości i
Ja zachęcam ze swej strony do lektury. Tutaj jeszcze widzę, pojawiają się pytania inne. Przeczytam, troszeczkę się odwrócę, żeby je przeczytać, że w książce ukazałem Młyn w Rutawie. Czy posiadam w swoich kolekcjach coś z Moszczennicy, na przykład Młyny, Dwór, Folwark? To, co mi się udało przejrzeć, nie znalazłem nic tam. Przede wszystkim z Moszczennicy to były zdjęcia, widokówki związane z kościołem w Moszczennicy i w jednym przypadku w pewnej gazecie natknąłem się na zdjęcie takiej ulicy przez, też trudno powiedzieć, ulicy drogi, zdjęcie drogi przez Moszczennicę. Oczywiście kiedyś były to drogi nieutwardzone, z kolejnami, więc jak popadał deszcz, to można się było po kolana zapaść w tych drogach. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 20. XX wieku. Tutaj kolejne pytanie, czy zachowały się zdjęcia tych dawnych dworów? To, co udało mi się znaleźć, to właśnie były te dwory w Jastrzębiu Górnym, zamek czy dwór, Wyżni dwór na Dębinie, no oraz stare zdjęcia pałacu w Boryni, dworu w Bziu Zameckim. Przede wszystkim Bzie Zameckie to są pokazane jego ruiny, stan, jaki powstał w 1945 roku. Czy już takie pytanie padło? Tak, czy mam pomysł na następną książkę? Proszę Państwa, ja w ogóle do książek podchodzę w ten sposób, że żadna praca nigdy nie jest tak naprawdę skończona. Zawsze można coś jeszcze dopisać, uzupełnić, poprawić. I między innymi na tym polega rozwój nauki. Nawet, że tak powiem, w tym, że tak powiem, najmniejszym obszarze, na szczeblu regionu, czy właśnie danej miejscowości. Tu jeszcze są kolejne. Czy istniałaby możliwość udostępnienia książki w formie e-booka? No, jeżeli ktoś by się za to wziął, to nie mam nic przeciwko temu, żeby coś takiego udostępnić. Nie mamy więcej pytań. Bardzo dziękuję panom. Szanowni Państwo, dla Państwa mam dobrą wiadomość. Książki są dostępne w bibliotece, zanim powstało miasto, ikonografia Jastrzębia Zdroju, także można je wypożyczać. Jesteśmy już w czasie świątecznym. Pozwolę sobie złożyć życzenia zdrowych, pogodnych świąt i wszelkie pomyślności w nowym roku dla Państwa, dla sympatyków biblioteki, dla przyjaciół biblioteki. Życzenia składam od pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i również i od siebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.